Zapraszam was, kochani, do środka. Nic was tu złego nie spotka. Inkwizycja jest za drzwiami. Ale jaja. Inkwizycja. Proszę, proszę. Można zapalić lampę i w ogóle chodź, zobacz. Nie wiem, czy wiecie, kto to był Nimrod. Nimrod to rybi bóg pogan. W czasach Babilonu, w czasach starożytnych, miał on czapkę w postaci rybiej głowy. Stąd jakby powstała papieska mitra. Szanowny artysto, zastanów się, co robisz. Przemyśl to raz jeszcze i ty, organizatorze, dajesz przyzwolenie na popełnienie przestępstwa. Nawet nie wierząc, nie masz prawa współuczestniczyć w parodii osób hierarchii kościoła. Zastanów się ty, kim jesteś wobec Boga. Czytałeś to? Nie. Wyszedłem do 4 dni i olałem do. Może ja się za bardzo ekscytuję, ale no nie wiem, widziałem tego człowieka, po prostu wiem, co on do mnie mówił, jak się zachowywał. Ale zastanów się, ale ty jesteś wobec Boga. Zegarmistrz, jak zegarmistrz wobec konstruktora wehikułu czasu. Down, 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 down. Ja myślę, że trzeba drugie serduszko dorysować. No właśnie też mnie to korci, żeby poczęstować sercem tego człowieka. Ale on się na mnie pyta, czy moich uczuć nie obraża. Oto zdjęcie Pawła. Piękna złota młodzież, co? To zdjęcie na górze zostało oprotestowane przez gorliwego katolika, który zostawił mi tutaj kartkę. Ja teraz się zastanawiam, co on chce, za co? Za to, że Włodek z narzeczoną stoi tam przebrany. Z Wonky One na demonstracji pszczelarzy. No. Czy za co? On by chciał, żebyśmy byli tacy smutni, tacy byli z gnuśniami. Ale jeszcze od wczoraj nikt nie przyszedł i powiedział, że panowie zasądy za to, że na przykład zrobiliście fotę komuś i wyliczniacie, nie podpisując wcześniej tam, że zezwalam na używanie swojego wizerunku jeszcze. I wtedy zrobicie mu zdjęcie i wciśnijcie do frustracji. Jezu, jakie to nieprawdopodobne jest. Jak jej nie było wczoraj, tej kartki, to mi jej brakowało. Naprawdę. A nie, mam tylko... Dawaj, nie wiesz. Lecicie? Mam tylko węgiel. Co, lecicie gdzieś? No czekamy na pierwszy. Tak, jest większe. Była mniejsza kartka, potem zerwana, a teraz przywiesił większą. No co ty? No. A czemu? Może poprawił błędy? Poprawił błędy ortograficzne, nie mogę! Było Żydów przez RZ i pankowcy, co tu przyszli ze skłotu, podkreślili wszystkie błędy. Żydów, potem było hierarchii, tak? Hierarchii kościoła. Tak, jest poprawiona hierarchia. Hello. Ty dzisiaj będziesz tu? Tak, no tak, tak. Jesteśmy tu, na straży moralności. Co by się stało, gdybyś tak samo postąpił z wartościami Żydów? Co wy myślicie o tym? Bo to na pewno... Ja jestem katolikiem. Byłem swego czasu ministrantem. I powiem szczerze, nie, to nie jest żadna prowokacja. Ten ubiór nawet nie jestem w stanie, że tak powiem, odczytać, co to za ubiór jest. No jakiegoś czerwonego tam świętego Mikołaja, który... A to świetnie daje euforię. Ma dokładnie takie kolory, ma taki uśmiech i takie okulary. Tak. Bardzo pozytywnie się kojarzy. Zbieżność. Ja po pierwsze uważam, że fajnie, że nakleił. To jest jednak, wykazuje jakąś inicjatywę. Nie wypił żywy, nie spalił, tylko przykleił, więc wszystko działa tak, jak powinno działać. Drugie przykazanie. Zabrania czczenia wizerunków innych niż tego po prostu, co jest w niebie i co należy sobie wyobrażać. A moja kreacja jest tylko kolorowym, wesołym zaproszeniem do pozytywnej, dającej pozytywną energię zabawy. Ja tylko chciałem jeszcze dodać, jako ojciec założyciel tej galerii Fotokomórka, która zajmuje się przekazywaniem prawdy i tylko prawdy, że nikt tu w mojej obecności Pana Boga obrażał nie będzie, nawet ja, i nikomu obrażać nawet pewnie i do głowy nie przyszło. Natomiast a propos obrażania, to pamiętam człowieka, który przylepił nam tą właśnie kartkę na drzwiach, jak obrażał mnie oraz moich kolegów, grożąc nam
zachowują się agresywnie i nie mam do niego żalu, ponieważ wiem, że wybaczaj synowi drugiemu, jak i sobie samemu, czego i tobie życzę, oraz wszystkim. Pozytywną energią się dziel, albo spierdziel!